Ja jestem po raz pierwszy i żałuję tych wszystkich razy, kiedy gala się odbyła beze mnie. Bawiłem się bardzo dobrze, dobrze czuję się w kinie. Mało tego, gratuluję wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia na tej scenie za rok. Poziom samej gali uważam, że był o wiele wyższy niż w ubiegłym roku, co pokazuje nam, że te projekty się rozwijają, a branża eventowa idzie w siłę, więc chyba to przesłanie, siła przebicia branży eventowej ma tutaj wielkie znaczenie. To jest trzecia edycja, gdy tych zgłoszeń mamy coraz więcej i widać, że one są na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim jestem bardzo zaskoczony i mówię to szczerze, nie spodziewałem się. Stawiałem na innego nominowanego, zresztą powiedziałem to ze sceny. Czuję się na pewno bardzo wyróżniona. Jestem wzruszona tą nagrodą, bo to nagroda branży najważniejsza, więc tak, ja jestem bardzo szczęśliwa. Podoba mi się nowa kategoria za całokształt i chciałbym, żeby była raz na jakiś czas. Myślę, że już jest parę typów w branży, które powinny dostać tą nagrodę. No to jest przede wszystkim duża satysfakcja, że to wszystko, co tworzyliśmy przez 25 lat, zostało docenione. Bo rzeczywiście, kiedy zaczynaliśmy, świadomie bądź nawet nieświadomie, mieliśmy takie dwa cele. Przede wszystkim, żeby zaistnieć jako Polska na arenie międzynarodowej. A drugim takim celem jest było tworzenie. Dlatego powstał hotel, powstał catering. Młody Kreatywny Roku jest dla mnie, jest mi szczególnie bliski, z tego względu, że jakieś 10 lat temu byłem w podobnej sytuacji. Jest wielka perspektywa przed nami. Ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj, trójka akurat nominowanych, jedna osoba, jedna dziewczyna, która wygrała, ci ludzie prawdopodobnie za 2-3 lata będą stali na tej samej scenie jako Kreatywny Roku. Bardzo się ucieszyłem, że tego typu konkurs powstał, bo jest to w sumie chyba jedyna rzecz, która łączy tą branżę. Chłodem wiało, bo tak dużo było lodu. Rozenek najbardziej mnie, Iceman Rozenek. Mroził wszystkich tym lodem z Krakowa. Ja byłam zadowolona, mnie się podobało. Bardzo mi się podobało, jak się wszyscy laureaci cieszyli. Powiedz coś teraz ty. Ja ewidentnie powtarzam jeszcze raz, kibicowałem Endorfinie, Agnieszce i Maciejowi i to jest cała moja wypowiedź. Tak, zgadzam się z nim.